Cześć, z tej strony Mejos. Zapraszam na nową serię Let's Play, zagrajmy wy, z gry Europa Universalis 4. Także, tak sobie pomyślałem, skoro już kupiłem tę grę, to może zagramy sobie naszym rodzimym krajem, Polską. Grałem wcześniej trochę różnymi krajami, żeby zobaczyć, jak się w to gra. Przeszedłem samouczek i czuję się na siłach, żeby wystartować normalną grę. Ops. Ech. Fail z mojej strony, przepraszam. Opcje. Bez bonusów. Normalne. Bez szczęśliwych tych. Bez randomowych graczy komputerowych, którzy mają randomowe bonusy. Okej. Także zaczynamy nową grę. Co my tu mamy? Zarabiamy 4. Ona mi potrzebna, to można zmniejszyć. Okej. 19. To mi się na razie nic nie przyda. Form Union with Lithuania. That of Children King Władysław III on the battlefield of Varna split the union between Poland and Hungary and left Poland in an interregnum. His brother Kazimierz, the Grand Duke of Lithuania, was asked by the Polish nobility to assume the throne, but found their conditions unacceptable. In 1447, after 3 years of negotiations, Kazimierz was finally crowned King of Poland of his own terms and ruled both kingdoms as a union. Aha, czyli możemy Unię Polsko-Litewską zastosować. Potrzebujemy 200 punktów dyplomacji. Stabilności 1. Aha. I król Litwy nie może umrzeć. Okej. Tak więc odpauzujemy. Litwa chce sojusz. Okej. Jak najbardziej. Widzę, że mamy dwóch wasali, Mazowsze i Mołdawię. Kto to jest? Pomorze. Okej. Okay. Pewnie będę tego żałować, ale... Nieważne. No, tak myślę, że pierwszą rzeczą, którą zrobię, to zaanektuję Mazowsze. Jest taka misja. Royal Marriage w Pomeranie. To jest łatwe. Tyk. Gotowy. Incorporate Mazowie into our country. Tak. Kiedy mogę to zrobić? A, praktycznie od razu. Tylko muszę relację podnieść do 190. Okej. Okay.
przepraszam. Wojna ruszy w Anglii. Ciekawe. Żeby zainwestować w kardynała. Tak. Cały ten system kurii papieskiej jakoś tak nie bardzo mi to odpowiada. No ale cóż, w kogo mamy 5 punktów. Rocznie dostajemy 8. Może z niego. Taki plan na przyszłość. Zaanektuję Mazowsze i będzie wojna z zakonem krzyżackim. Tak mi się wydaje. Musimy wziąć Gdańsk z powrotem, Chełmno, Warmię. Fajnie by było, jakby się udało Litwę z Litwą Unię Personalną stworzyć, więc by było, było wiele łatwiej. Ile kosztuje nas utrzymanie armii? 2,36. Mamy 10,4. Zbudujemy trochę armii. Raz, dwa. Możemy mieć... Jako, że jesteśmy grupą technologiczną wschodnioeuropejscy, to mamy 100, to możemy mieć 60% naszej armii jako kawaleria. Wszyscy ci mogą mieć tylko 50% armii jako kawalerii, a kawaleria zadaje duże obrażenia w walce. To idzie. Zbieramy, tu pchamy, tak? Tak. Okej. Co by tu zrobić? Miesięcznie, to nie jest tak źle. Śmierć. Nikt z nich nie jest potrzebny, więc weźmiemy pieniądze. Tymczasem jest tu ktoś? Nie. Rutenia i Podolia. Dlaczego? Aha. Na razie nie możemy tego nawrócić. Jak to wygląda? O Boże, cała Litwa praktycznie jest prawosławna. No nic. Auć. Przecież klikłem. Boże. Jestem ślepy albo głupi, albo jedno i drugie.
z otomanami, zanim gra się jeszcze zaczęła. Ciekawe. Nie umieraj, Kazimierzu. Interregnum. Moskwa, Nowogród, Szwecja. Czy Szwecja i Norwegia są w Unii Personalnej? Tak. Danii lepiej nie atakować, bo automatycznie się jest w wojnie z trzema krajami. Austria jest świętym cesarzem rzymskim. Dalej. Ile jeszcze? 40 punktów, 10 miesięcy. Dobra, jeszcze rok. Jeszcze rok i będziemy mogli nawiązać unię personalną z Litwą. A ile w ciągu roku nie zginie pan Kazimierz Jagiellon? Przyspieszmy czas trochę. Tak się nic ciekawego na razie nie dzieje. Nikt nawet nie próbuje odebrać nam tego kardynała. O Boże. Ale lista. Niedługo zacznę. Przydałoby się też podnieść relacje z państwem papieskim. Będziemy dostawać wtedy więcej punktów rocznie. Muzyka mi się naprawdę udała w tej grze. Niektóre piosenki są nawet chyba z Crusader Kings 2, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że słyszałem jakąś z Europy Universalis 3, także używają co mogą. Moskwa wypowiedziała wojnę Nowogrodowi. No, to się zdarza. Co? Aha, no tak, Jarosław i Perm, znaczy Psków i Perm są wasalami Moskwy. Wydawało mi się przez chwilę, że Moskwa jest wasalem, jak to się stało. Lately we have been looking for painters or artists to try and educate capture of glory of our monarch. As it happens, as a painter offered his service to us just this morning. Hire him... Oh, darmowa, stabilność za 28 dukatów. Na pewno bardziej się to opłaca niż tak, 100 administratywnych punktów, także tak, plus mamy teraz. Wszystkie kryteria są spełnione, żebyśmy nawiązali unię personalną z Litwą, także bum,
A personal union. Naszym królem jest teraz Kazimierz Jagiellon, a Litwa jest z nami w Unii Personalnej. Teraz musimy tylko utrzymywać relacje powyżej zera, żeby nie stracić tej Unii i będzie ok. Siła naszego przymierza drastycznie wzrosła. O 28 tysięcy ludzi. Także na pewno się przyda. Przydasz, Litwo. Ktoś się z nami bije? Tak, Aragorn zaczął. Czechy dostali po dupie od Austrii. Ciekawe za co. Obrońca w Austrii Bohemia War of Interior Superiority. Ciekawe o co chodzi. Nie grałem z żadnym państwem w Świętym Cesarstwie Rzymskim, także nie do końca wiem jeszcze jak działa całe to Święte Cesarstwo Rzymskie, ale widzę, że bardzo podobnie do Trójki. Naprawdę będzie wyskakiwać za każdym razem, jak będę mieć 5 punktów. Widzę to tutaj, więc po co mi jeszcze drugi wskaźnik tutaj? Dom Lancaster. Czyli teraz królem jest ktoś z Lancastera? Tak. No, jeszcze trochę. Nowy papież, Pius II. Choroba króla. Kazimierz has fallen ill and cannot handle all aspects of ruling Poland for the time being. How shall we handle this? More power to the nobles, delegate more power to provinces. Większość naszych pieniędzy zarabiamy z podatków, więc produkcja 1,8, handel 2,4. Nie, więcej zarobimy na handlu. Tak. Francja jest kontrolerem kurii. Z tylko jednym... Nie. Szwecja jest kontrolerem kurii. To jest możliwe, kiedy jest się w Unii Personalnej? Nie możemy już podnieść wyżej relacji z państwem papieskim, ale okej. National Epic. Our subjects have taken to telling tales and legends about Władysław III Jagiellon. The legends say that in Poland's darkest hour he will return to our nation and deliver it from evil. Regardless of the truth in the statements, we could use this in our propaganda. Yes, I love good story. No, our people should focus.
stracić 5 prestiży, czy przez 10 lat mieć plus 1 prestiżu rocznie. A, czemu nie? Także to by już był koniec tego odcinka. Przepraszam za dźwięk budzika. I zapraszam na kolejne odcinki. Ja się już z Wami żegnam. Na razie.